Taki. Co? Idźmy do pani na szaszłyczkę. Na szaszłyczkę? A ja bym zjadł suma od niej. Za 100 batów kupił taką rybkę. On nie ma smaku. Jak nie ma smaku? Co ty w ogóle wygadujesz? Ja bym chciał makrelkę. Nie, zjedzmy tego suma. Bo makrela ma dużo ości. Zjedzmy normalną rybę z solą. No to sobie dla siebie wziąłem szaszłyczkę. To się podzielisz? Nie. Jest, idzie. Co tam? Gdzie byłaś? Na huśtawce. I co robiłaś? Co się robi na huśtawce? Myślałem, że czymś mnie zaskoczysz, że nie wiem co. Robiłaś fikołki na tej huśtawce albo coś? Już tak tu leżymy na tej plaży od 2 godzin. O, tu się pani smaży po lewej. My tu już tak leżymy, ale już teraz przyszliśmy do cienia, bo już było tak gorąco. Na słońcu byliśmy w najgorszych godzinach. 12, 13, 14. O Jezus, w największym słońcu. I mieliśmy już dość i przyszliśmy pod drzewka schronić się trochę przed tym słońcem. Nie, bo 13 przyszliśmy. A, to dobra, no to 13, 14, 15. No i w końcu już teraz siedzimy w cieniu, pod palmą. To nie palma, no ale dobra, no pod drzewem, no już nie czepiajmy się, nie łapmy się za słówka. Juka za ananasami. A, juka za ananasami, no tutaj są ale takie... Ale rosną na ziemi, a no. Rosną na pie. A tutaj są właśnie takie, o, tutaj nie wiem, czy to widać, widać, pewnie, że widać, co by nie widać, widać. No, to są takie ananasy na juce. O, gołębie koło nas chodzą, szukają czegoś do jedzenia, bo często ktoś im coś rzuca. No i tu dziób. O, pani coś niesie do jedzenia. Co ona tam niesie? Emi. Nie, to aloes. Aloes. No, thank you very much. No i takie rzeczy właśnie, Emka. No to na tym się skończy. A, po coś ten kokonat. Która jest godzina? 15:30. A ile bitcoin kosztuje? Ej, ile ten bitcoin? 23 800. Głodny jestem, bo zjadłem tylko śniadanie o 10 godzinie. Zjedliśmy przed chwilą jeszcze małego loda zemi, takiego za 10 batów, za złoty 30. Rozpuścił się zanim go przyniosłem ze sklepu, nie? Jak on w ogóle smakował? Taki. Idźmy do pani na szaszłyczkę. Na szaszłyczkę? A ja bym zjadł suma od niej. Za 100 batów kupił taką rybkę. On nie ma smaku. Jak nie ma smaku? Co ty w ogóle wygadujesz? Ja bym chciał makrelkę. Nie, zjedzmy tego suma. Bo makrela ma dużo ości. Zjedzmy normalną rybę z solą. No ale ona kosztuje 200 batów. Nie, no spoko. No jest najpyszniejsza, ale chcemy aż taką rybę? No jak chcecie, to patrzymy jej zamówić. Ale może takiego suma za 100 batów? Ja myślałem, że... O, coś wymyśliła teraz. O, co ten pan tam sprzedaje? Papierosy te elektryczne. Tam pan sprzedaje elektryczne papierosy. Chodzi sobie w dżinsach po plaży, w butach i skarpetkach. Ma długą koszulę, no i ciężką torbę. Bo nie chce się opalić. No właśnie, nie chce się opalić. No, my też już się nie chcemy dzisiaj opalać. Dlatego sobie tutaj tak leżymy w cieniu, ale... Zwłaszcza niektóre czerwonki. No właśnie, co niektóre czerwonki to już w ogóle pod kocem leżą. Co chciałem powiedzieć? A, że mi... No tutaj takie jedne w czerwonki pod kocem. A ja... A mi tu zaczyna słońce prześwitywać przez te dziurawe liście. I... Zawsze świeciło. Właśnie gdzieś bym się schował w 100% do cienia, Emma, wiesz? A ja bym się schowała do pani na ryż. Do pani na ryż byś się schowała? No to idźmy gdzieś, nie wiem co. Czy tu przynieśmy? Może tu sobie przynieśmy? Dobra, no take away. No tylko by trzeba było trochę więcej cienia znaleźć, bo tu już mi zaczyna prześwitywać za mocno. Emi mówi, że była tutaj jakaś konkurencja, jakiś pan z Polski i nagrywał tutaj coś, tak? I co mówił? Dzień dobry na początku. Czemu mi tutaj ktoś konkurencję z Tajlandii z Phuket robi? Bo cię nie zna. Z brodą. Z brodą był? Jak się? Nie patrzyłam, siedziałam tyłem. Poszukamy Polaków z brodą i mówimy im, nie nagrywajcie filmów z Phuket, bo wszyscy co chcą oglądać, to nasz rejon. Wszyscy co chcą tutaj nagrywać z Phuket na kanale polskim, muszą nas pytać o zgodę. No i co tam? No i co tam? No i kto to nasypał, ten piasek? Ty! Ja nie, ja byłem po jedzenie. Tak, ale wcześniej. No, a wy co tutaj sobie jecie? Szaszłyczek mój. Szaszłyczek z kurczaczka, kokonatki, te sprawki. Kokonatki, te sprawki. Sumki. Tu kapie z tego. Mamy somtum, to jest to. To jest somtum. Jakbyście się chcieli... A po polsku sałatka z papai. No właśnie, po polsku to jest sałatka z papai, a po tajsku to jest somtum. Po angielsku papaya salad. O kurde, powiem ci, że już w trzech językach się nauczyliśmy. A mamy jeszcze oprócz somtum, to jeszcze mamy samego suma. A to jest po polsku. Nie, to jest suma. A po angielsku to jest fish. A po tajsku to nie wiem. Nie wzięła i to tylko wyjechałem. No, nie tak sobie... Nie wzięłam, przecież z tobą jestem na pół i z tatem na pół. O, na pół. Czy ze mną na szaszłyczkę? No, ja sobie dla siebie wziąłem szaszłyczkę. To się podzielisz. Nie. Chyba, że te resztki, które mi zostaną.
A ja tutaj mam tego suma, co mówiłem. To jest sum, a to jest somtum. Somtum, a to sum. No i takie rzeczy. Rozróżniacie? No, rozróżniacie? Dajcie znać w komentarzach, czy rozróżniacie sum od somtum. A to jest chicken breast. A po polsku pierś z kurczaka. Jeszcze szaszłyk. Ja pierdzielę. Już te języki to mi się wszystkie mieszają. Ale wszystko dobrze powiedzieliśmy. Ale powiem ci, że zjadłem taką pierś z kurczaka. Ja też. O, tylko że ty jesz, a ja patrzę. Z grillika. Marzenie. Wziąłem to od ryżu. Co? Wziąłem to zamiast ryżu. A, no to dobry wybór, powiem ci. Też bym wolał to od ryżu. Miska ryżu. Dora je kokosa. Kokosum. Kokosum. Kokos, który się nazywa kokos, ale kokos po polsku to jest kokos. Po angielsku to jest kokonat, a po polsku kokosum. Nie no, patrzcie na to. Zjedliśmy wszystkie somtumy, sumy i te inne rzeczy, szaszłyczki. I jeszcze Dorka wzięłaś takiego naleśnika z nutellą. Bo myście nic mi nie zostawiliście. Jak myśmy ci nic nie zostawili? A co tam jeszcze masz tam? Kukurydzę? Kukurydza z masłem. Z masłem? I co, do naleśnika? Z nutellą? Nie, no to jest osobno. Ale my się tu zaraz do ciebie przytulimy, co nie? No właśnie, już nie mogę oddychać. No właśnie, już... zaraz wejdziemy ci wręcz na te nogi, nie Emma? Mhm. Ale naleśniczek, jacie. A z czym on tam w środku jest? Banan Nutella. Banan Nutella, jacie. Już go próbuję. Tak było fajnie. Dorotka psuje naszą całą fajną imprezkę. Zabiera mi koc pod głowy. Jak mam tutaj leżeć teraz? Aha. A ja chciałem sobie jeszcze poleżeć tutaj ładnie na piaseczku. Chmury? A, takie chmury to nie chmury. O, jakie palmy. Takie palmy to palmy. Zaraz zachód słońca, ale jeszcze chwilę, trzeba poczekać. Coraz mniej ludzi na plaży, choć i tak jeszcze jest dość dużo, jak na taką porę, 17. Ja to bym w końcu na tym balonie poleciał, ale no nie wiem w końcu, czy się odważy, czy się nie odważy. Pozwiedzałbym trochę z góry tutaj patong. Co? Wszystko przygotowane? Najgorsze z tego plażowania to jest to, że człowiek jest najpierw cały z soli, z morza, a później jeszcze dodatkowo cały z piasku. I to jest akurat ta najmniej przyjemna część całej imprezy na plaży. Dobrze, że bagażnik w naszym skuterze jest tak wielki, że pomieści dosłownie wszystko. Zaparkowałem skuter pod taką trochę dosyć sporą górkę, ale mam nadzieję, że się nie stoczy. A my idziemy do Family Mart. Idziemy coś wziąć jeszcze na jakąś przekąskę po tej kolacji, bo nie była za duża. Co bierzesz? Co szukasz? Paluszki? Emma, ty co, w kasku po sklepu chodzisz? Te i te to są najlepsze chipsy tutaj chyba w Tajlandii. Ale ogólnie smaków jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tutaj nie ma wszystkich. Tu jest akurat mały wybór, mały sklepik. Ale ogólnie w większym sklepie jest tak dużo lejsów. Tak przeróżnych smaków z krabami, z jakimiś seafoodami, z różnymi tutaj zupkami tutejszymi. Mnóstwo różnych smaków. O, no weź to, weź. To i jeszcze chyba coś chciałem, ale nie wiem co. A może takie jedno piwko do tych chipsików po całym dniu na słońcu, to może takiego changa? Chyba też sobie wezmę jedno. A patrzcie na to, pierwszy raz widzę tutaj przyprawę Maggi. Original. Wow. Jest godzina 20:40. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację w Polsce, która tutaj ma miejsce. Zrobiłem zamówienie w sklepie, który znajduje się od naszego miejsca zamieszkania około 15 km stąd. Jest to w mieście obok. Zrobiłem zakupy za 20 zł i teraz te zakupy właśnie do mnie jadą totalnie za darmo. Dostawa do domu za darmo. 15 km o godzinie 21 w Tajlandii. Czekam teraz pod lobby naszego mieszkania i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że zrobione zakupy za 20 zł o 21 w nocy jadą teraz do mnie z dostawą za free. Tak to jest naprawdę chyba możliwe tylko w Tajlandii. Mało tego, jak zrobię 5 razy takie zakupy przez najbliższy miesiąc, dostanę jeszcze punkty rabatowe i dodatkowe zniżki. Wydaje mi się, że mój kurier zatrzymał się właśnie tam skuterkiem na dole i pyta się, gdzie ma podjechać. Już mu tutaj pomacham. O, już skinał głową, że wie o co chodzi. Także cieszę się bardzo. To moje całe zakupy za te 20 zł, bo drogie były ręczniki te papierowe za 13 zł i dodatkowo 7 zł kosztowały dwie kolej, dwa płyny do naczyń.